Panie prezydencie, po pierwsze chciałem powiedzieć, że to zaszczyt gościć pana na meczu GKS-u Katowice. No a po drugie, chyba prezydent się ze mną zgodzi. Ten mecz to chyba wymarzona inauguracja w wykonaniu piłkarzy GKS-u Katowice. Absolutnie tak, to jest wymarzony wynik, zwycięstwo przede wszystkim, ale też było widać zadzior i ich tą chęć gry. Więc to jest coś, co na pewno mnie cieszy jako kibica przede wszystkim. No i cieszę się bardzo, że stanęli na wysokości zadania. Debiut nowego trenera, no dwie bramki Kędziory, no naprawdę kapitalne rozpoczęcie tej wiosennej rundy. Panie prezydencie, proszę powiedzieć, jak się podobała panu atmosfera na tym meczu, atmosfera na trybunach? Bardzo fajna, rzeczywiście kibice, choć nie było wypełnione po brzegi, jakbyśmy chcieli tego, ale atmosfera była taka, jakby stadion pękał w szwach, a więc naprawdę atmosfera piękna i myślę, że to był ten 12 zawodnik, który ciągnął tą Gieksę do przodu. Dzisiejszy mecz to również okazja do promowania tej akcji Katowickie Kilometry Dobra. Widziałem, że prezydent również się przy tym pojawił i namawiał tutaj kibiców do zaangażowania się w tą zacną inicjatywę. Absolutnie tak, dobro musimy codziennie czynić i nie ma dnia ani nocy, kiedy nie można było zrobić czegoś dobrego dla drugiej osoby, a tu jest bardzo fajnie. Włączył się GKS Katowice w piękną akcję. Już była inauguracja wcześniej, dzisiaj tutaj na meczu dzieciaki, które zbierały pieniądze, notabene dzieciaki, które grają w piłę, tak zwaną podwórkową, ale grają i chcą jechać na obóz, zbierały pieniądze na ten obóz i to jest wspaniała rzecz, że wspomagamy ich wszyscy razem tutaj, tworząc jedną rodzinę trójkolorowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.